Cześć, z tej strony Kamil i jesteśmy na kolejnej wyprawie teamu Giętka Wędka. Jesteśmy na zbiorniku Topola, jest dzisiaj 25 kwietnia 2019 roku. Godzina 20, o 19 skończyłem pracę i w ciągu godziny szybko się przetransportowałem tutaj, żeby płynąć na wyspę i nagrać kolejny film dla Was. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, jakieś ryby będą. Tak jak widzieliście na poście na Facebooku, zanęt kukurydz gotowanej, parzonej, moczonej, pełno. Z różnymi dodatkami oraz przyprawami. Właśnie płyniemy na wyspę, cały sprzęt już zapakowany. Reszty relacji będziecie widzieli na bieżąco. Mam nadzieję, że będą ryby, że będzie ich dużo i będą duże ryby. Słuchajcie, jestem już na wyspie i szybko, zanim się ściemni, chcę pozakładać zestawy. Na jeden pójdzie hak większy, kilka kukurydz, bo mamy dużo kukurydzy, którą żeśmy zanęcili stanowisko. Na stanowisku już stoi marker. Teraz tylko trzeba wywieźć zestaw. Jeden będzie na troszkę grubszym wędzisku. Mam nadzieję, może jakiś karp podejdzie. Założymy cztery kukurydze. Zapniemy to kilkoma białymi robakami. I spróbujemy. Może się uda. Do rana na pewno to będzie leżało. Jak nic nie będzie brać, to trudno. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Nie. Siedzi? Chyba coś jest, ale mnie nie uży. No, słuchajcie, mamy drugie branie. Zobaczymy, co z tego będzie. Złapaliśmy jednego małego leszcza. Tutaj będzie niewiele większy. Coś jest. Jest jakaś ryba. O, nie jest taka mała. Jest o wiele większa niż tamta. Weszły do zanęty nam ryby. No to całe szczęście. Haczyk troszeczkę zagiął. I tak ją zaprezentuj teraz, jak na dole trzymałeś. Słuchajcie, taki leszczyk piękny. Czekajcie, bo to światło odbija. O, taka piękna ryba. Damy ją do siatki i rano wypuścimy do wody. Słuchajcie, jest już rano, w nocy udało się złapać parę ryb, ale niestety nie dało się nic nagrać, bo było ciemno i w ogóle mamy tam jeden hol chyba nagrany, to go pokażę. Mamy jednego fajnego, dużego leszcza, około 60 cm. Jest już godzina 4 rano, robi się fajnie, jasno. Zestawy przerzucone na grubo, nic nie wzięło, całą noc. To wróciliśmy z powrotem na robaczki białe, pinka i czekamy na leszcze. Ryba się bardzo mocno spławia. Mamy nadzieję, że coś jeszcze wyciągniemy. Łowimy do 12. No, ryby już jakieś są. Materiał dalej zbieramy.
Słuchajcie, mam właśnie branie. Ale że co? Dziś nasza mieszanka typowo leszczowa, koloru jak widać brązowego, oparta głównie na pieczywie cukierniczym. Zadipowane zostało to melasą. Dodana została również glina w ilości 2 kg, wcześniej przetarta przez sito. Plus do tego jest wcześniej dodany makuch kukurydziany, który również został zadipowany w melasie, plus kolendra. Jak widać, zanęta. Tu akurat mamy przygotowaną wcześniej. Już zdążyła troszeczkę wyschnąć. To jest taka nasza awaryjna do dosypania. Tutaj jak widać jest już zanęta gotowa, z dodatkiem robaczków. Kukurydzy. Biały robak pinka. Grubsza frakcja, jaka została dodana w miejsce nęcenia, będzie pokazana na zdjęciu, a jest nią grubsza, większa kukurydza, bobik, łubin i to wszystko zostało wcześniej zalane wodą na dobę, później wygotowane. Jak już ziarna były chłodniejsze, dodano ześrutowanych ziaren, aby nadać im tej całej mieszance taką papkę, aby dobrze to smużyło. I jak widać, efekty przyniosło. Już parę ryb żeśmy złapali rzeczywiście. Nie jest najgorzej. Także czekamy na kolejne. Zestawy standardowo, federy. Długości 3,60, 3,30. Koszyczki do dalekiego rzucania. O wadze tam 40 gramów. No, także na 40 gramów wimy, przypony 50-60 cm. Haczyki 12-14. Najbardziej na te leszcze dwa białe i pinka się sprawdzają, i haki właśnie 12-14. No, mogą być nawet mniejsze, ale nie większe. Jest? Słuchajcie, kolejna ryba. Teraz taki krąpik wziął. Mamy już parę leszczy. No i teraz było przed chwilą branie na krąpie, jeszcze zostało parę godzin wędkowania. Wrzucimy go do siatki, na koniec wam pokażemy, jak dużo ryb mamy. A tu widzicie garbaty most. Na pewno wszyscy, którzy są z okolic, to znają to miejsce, to pola przy garbatym moście. Tam zostawiamy samochody i płyniemy pontonem na wyspę.
No i tak właśnie wygląda nasza nocka. Kończymy naszą nockę dnia 26 kwietnia takim oto leszczem pięknym oraz kilkoma małymi. Ryby wypuszczamy do wody. Naprawdę są wspaniałe. Zwłaszcza ta, kolega z teamu złapał. No i resztę ryb też wypuszczamy. Słuchajcie, tyle się udało jeszcze złapać. I ryby szybko wypuszczamy do wody i się zbieramy do domu. Tak jak widzieliście, kończymy już wędkowanie. Zapraszamy na kolejne nasze filmy i życzę wszystkim połamania. Dajcie łapkę w górę oraz suba. Do następnego, cześć!